Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Uważam, że my musimy obserwować swój organizm. Ja czasami na przykład zjem coś, co niby lubię, ale już w trakcie jedzenia coś mi przestaje grać, tak? I potem się źle czuję. I ja wiem, że to jest nie dla mnie, więc tutaj często trzeba tak też zwrócić tą uwagę do siebie, bo my mamy cały czas uwagę skierowaną na zewnątrz, tak? Mamy takie rozproszenie tysiąca tych myśli i przez to ciągle jakby obserwujemy i skupiamy uwagę właśnie dookoła świata zewnętrznego, a nie do siebie. Natomiast czasami wystarczy naprawdę zamknąć oczy, wyłączyć telefon, jakiekolwiek, nie wiem, radio, muzykę, cokolwiek, zamknąć oczy i zacząć od tego, żeby poczuć, czy nam jest wygodnie w naszym ciele. Czy my wygodnie siedzimy, czy mnie coś nie upija, nie drapie, czy mój kręgosłup nie jest spięty. To są takie proste rzeczy, które uczą tego zwrócenia uwagi do zewnątrz. Najpierw też można posłuchać na przykład dźwięków na zewnątrz. Mhm. Czy, nie wiem, gdzieś woda w kranie nie kapie i tak dalej. Nagle się okazuje, że my tysiące dźwięków przegapiamy. Sąsiad robi remont, prawda? No to może słyszymy, ale nie słyszymy jakichś takich drobnych elementów. Więc pierwsza rzecz to taka właśnie, najpierw z tego świata zewnętrznego przenosimy uwagę do wewnątrz poprzez takie chociażby skupianie się na tym, co słyszymy, potem jak czujemy swoje ciało. I to uczy, ja bym powiedziała, takiego połączenia samym z sobą. I im więcej tego połączenia mamy, tym lepiej funkcjonujemy. I to nam też często podpowiada, czy dana czynność nam służy, czy dane towarzystwo nam służy, czy jedzenie nam służy, tak? Jeżeli ktoś bardzo, bardzo nie lubi biegać, to jest to pytanie. Czy nie lubi, bo jemu organizm jakby podpowiada, nie rób tego, bo to nie jest dla ciebie, czy nie lubi, bo z leniem, a powinien, tak? A jeśli ktoś jest typową kafą i powie, że nie lubi biegać, no to powiem, że to jest jego konstytucja. I może niech nie biega, ale niech chodzi na intensywne spacery. Ja w ogóle nie lubię biegania, bo powiem szczerze, że to uważam za nienaturalne, bo człowiek biega tylko wtedy, kiedy ma potrzebę, tak w naturze. I ponieważ ja studiowałam biologię, ja lubię bardzo patrzeć na świat przez pryzmat takich praw natury. I się zastanawiam, czy na przykład pies lata, bo on chce biegać. No jak on ma cel, bo ma frajdę, bo ma zabawę, bo ktoś mu puszcza, rzuca patyk, czy... Zobaczył coś ciekawego. Nie wiem, biegnie za panem, za rower. On ma cel. Ale czy on się zrywa z posłania, dobra, idę pobiegać, za godzinę pobiegam, bez celu. Nie, prawda? I tak samo uważam, że my biegniemy, kiedy mamy cel. I jeżeli my sobie narzucamy takie bieganie na co dzień, pewnie już zaraz wszyscy biegacze tutaj na mnie wyleją po prostu wiadro pomyj, no ale trudno. Ja uważam, że to jest nienaturalne. Ale jeżeli ktoś lubi i mu to służy, on się czuje very happy z tego powodu, to niech to robi, tak? No bo być może taką ma potrzebę i taką konstytucję, jeśli chodzi o doszę, że jemu to służy. Natomiast wszystko, co jest, uważam, takie na siłę, takie naturalne, nie jest dobre. Ciało musi być sprawne, to bez dwóch zdań, bo my się wtedy lepiej czujemy. Ale przede wszystkim to powinna być taka zwykła, nawet poranna gimnastyka, 10-15 minut rozciągania, usprawniania tego ciała, wzmacniania ewentualnie tych mięśni, które są słabe, czy w plecach, czy w brzuchu i tak dalej. Ale takie rzucanie się na sporty, które nam zajmują codziennie, nie wiem, godzinę, półtorej na siłę, wracamy z trani, to nie jest dobre. Ja na przykład też zauważyłam u osób, które albo mi brzuch odstaje, to pójdę na siłownię. Chodzę na tą siłownię 2-3 razy w tygodniu i ja te osoby spotykam często. I te osoby zauważam w dniu, kiedy były rano na siłowni, one wracają z tej siłowni i cały dzień po prostu nie mają siły, nie mają energii. Czyli efekt jest odwrotny, tak naprawdę. Tak, jest efekt odwrotny, tak? Miało to im służyć, oni są tego dnia wykończeni. Tak, i rozmawiam, co ci dzisiaj byłeś, czy byłaś może na siłowni? Tak. Ja mówię, no dobra, no okej. No i czy ta osoba się fantastycznie rzeczywiście tak czuje? Nie uważam, natomiast absolutnie nie powiem, że nie można ćwiczyć, że nie trzeba uprawiać sportów. Nie, jak najbardziej jestem za tym, tak, tylko za takim usprawnianiem ciała, a nie na siłę. No chyba, że ktoś sobie taką drogę wybierze, że jest sportowcem i chce, tak? To już jakby w to nie wchodzę. Natomiast jeżeli czegoś bardzo nie lubisz, to poobserwuj swoje ciało. Czy ty się potem lepiej czujesz, tak? Czy to jest coś, co nie tylko na poziomie gdzieś tam umysłowym nie do końca ci to dało, bo na przykład ci się nie chciało, tylko czy to faktycznie tobie posłużyło, twojemu ciału. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.